Cześć, witam serdecznie na moim kanale, z tej strony oczywiście Libero80, przed nami kolejny odcinek z serii Libero Vlog. Tak naprawdę słuchajcie, będąc na urlopie przeglądałem różne materiały, różnego rodzaju poradniki na YouTube. Przez zupełny przypadek wyświetlił mi się w proponowanych filmach film autorstwa Atora, wideo prezentację, jak wybić się na YouTube. Szczególnie zainteresował mnie odcinek na temat tagów oraz tytułu, jaki trzeba, powinno się zawrzeć w swoim filmie. Oczywiście wszystkie jego odcinki obejrzałem, do całego powiedzmy kompletu tego poradnika znajdziecie link w moim opisie, żeby nie być oczywiście gołosłownym. A w niniejszym vlogu chciałbym podziękować Atorowi, tak szczerze powiedziawszy, za to, że udostępnił powiedzmy swoją wiedzę, swoje doświadczenie na temat jak nagrywać, co nagrywać, czym się kierować. Przecież tak naprawdę nie musiał, a chciał to zrobić, żeby dla takiego powiedzmy mało doświadczonego youtubera, jakim ja jestem, troszeczkę pomóc. Jak zapewne wiecie, mój kanał istnieje od 4 lipca. Będzie oczywiście, planuję zrobić takie podsumowanie kwartalne, ale to dopiero jak pojawią się statystyki na początku października. Także wracając do meritum, dziękuję Atorowi za to, że pomógł mi powiedzmy poprawić jakość moich filmów, jakość moich tagów, poprawić mój tytuł. Słuchajcie, żeby nie być gołosłownym, powiem wam tylko jeden przykład z moich statystyk. Przez cały sierpień miałem w moich wyświetleniach 33 wyświetlenia poprzez proponowane filmy. Jednakże po powrocie z urlopu, słuchajcie, 10 sierpnia wróciliśmy z urlopu, siedziałem całą noc i praktycznie cały następny dzień poprawiałem wszystkie moje filmy, wszystkie tytuły, wszystkie opisy oraz wszystkie tagi. Od 11 września do 14 września, słuchajcie, mam tych wyświetleń z proponowanych filmów już 88, czyli niejako prawie trzykrotnie więcej przez te powiedzmy 4 dni niż przez cały sierpień. I to tak naprawdę przede wszystkim dzięki radom, tak jak mówię, Atora. Także jeszcze raz reasumując, dziękuję Atorowi, dziękuję za to, że udostępnił swoją wiedzę, pomógł mi tak naprawdę troszeczkę poprawić statystyki mojego kanału, które tak naprawdę na bieżąco obserwuję. Są tendencje zwyżkowe we wszystkich aspektach i wyświetleń, i minut, średnich minut danej powiedzmy liczby wyświetleń, łącznej liczby wyświetleń danego dnia, z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień tak naprawdę. Także zastosowałem jego, powiedzmy, porady. Wy również, jeżeli planujecie stworzyć swój kanał, zajrzyjcie, tak jak mówiłem, link macie w opisie do tego poradnika. Także ja dziękuję wam za oglądanie, dziękuję Atorowi, pozdrawiam, cześć!